Jesteśmy na statku Fairmaster. Jest to statek specjalistyczny armatora Jumbo. Jest to statek specjalnie przeznaczony do przewozu ponadgabarytowych, dużych, ciężkich elementów. Ma dwa dźwigi, które są w stanie każdy unieść 1500 ton. Ma specjalne wzmocnione pokłady, nadbudówkę ma na dziobie. Statek przepłynął do Gdańska z ładunkiem na rozbudowę rafinerii w Płocku. Morska Agencja Gdynia jest agentem tej jednostki oraz asystujemy przy przeładunkach wszystkich statków, które przypływają do Gdańska na ten specyficzny projekt. Mamy tutaj do czynienia z kolumną petrochemiczną, która waży 820 ton ponad. Pirs węglowy został wybrany jako miejsce przeładunku, głównie ze względu na to, że jest w bliskim sąsiedztwie wejścia na rzekę Wisłę, którą będą barki z ładunkiem dalej spławiane. Jednocześnie też nie blokujemy sobie nabrzeża, gdzie są obsługiwane inne jednostki na ten projekt w porcie wewnętrznym. Ładunek jest przeładowywany ze statku na barkę, a właściwie tak naprawdę dwie połączone barki specjalnie zaaranżowane do tego projektu, sprowadzone z Niemiec, zaprzyjmują przez Wisłę. Będziemy mieli kilka miejsc, gdzie będziemy musieli balastować barkę, żeby pod mostami się zmieścić. Kolejnym etapem jest rozładunek w Płocku dwoma specjalnie przygotowanymi to dźwigami, które są w tej chwili już tam postawione. Kolejnym wyzwaniem do urzędu będzie sam transport drogowy. W Płocku musimy przejechać około 7-8 km. Przygotowania trasy trwają już od kilku miesięcy. Przebudowane zostało kilka rond, zdemontowanych jest bądź będzie jeszcze wiele latarni, o znakach już nawet nie wspominam. Przebudowywane w tej chwili są linie energetyczne. Część w trakcie transportu jeszcze będzie wyłączana i unoszona, żeby można było przejechać. Przygotowujemy się do tego bardzo intensywnie, przewidujemy wszystkie ewentualne ryzyka, ale jak już dojedziemy, będziemy bardzo szczęśliwi.